To są reprezentanci szkół specjalnych z Małopolski, ale też z zagranicy. Mamy grupę ze Słowacji. I celem jest to, żeby młodzież mogła odnieść sukces, żeby mogła się znaleźć na rynku pracy. Przyznam szczerze, nie powstydziłbym się tych dań, które tutaj były u mnie w restauracji, ponieważ naprawdę rewelacja i jak ja to mówię, szapoba, czyli czapki z głów. Mieliśmy 28 dzisiaj uczestników, którzy stanęli do rywalizacji ze sobą. Konkurs się odbył na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim zauważyłem wraz z kolegami dbałość o smak, czyli mięsa były niepoprzeciągane w naszym żargonie gastronomicznym, były zrobione w punkt, jak to ładnie mówimy. Chciałbym też przede wszystkim pogratulować opiekunom tej młodzieży już za ich zaangażowanie, bo było widać przy rozmowie te próby, które mieli wspólne z swoimi nauczycielami i ta skrupulatność w przedstawieniu tego, czego się nauczyli. Staramy się przygotowywać około 2 miesięcy wcześniej przed konkursem. Dostajemy oczywiście temat konkursu, do którego się przygotowujemy w taki sposób dość praktyczny. Po prostu na zajęciach z przysposobienia do pracy ćwiczymy te nasze potrawy. Dzieci ćwiczą na mniejszych ilościach, nie na takich olbrzymich ilościach, jak tutaj są pokazywane. I sukcesywnie dochodzimy do takich wspaniałości, jak teraz tutaj mamy. Na początku jak robiłam, to się cały czas wkurzałam, to nie wychodziło mi, ale potem już z czasem było w porządku, zaczęło mi wychodzić. Jestem z tego bardzo zadowolona.